Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dziś będzie to poradnik do Battlefield 3. Poradnik typu Battlefield 3 nie chce się uruchomić. Zobaczcie to na moim przykładzie. Odpalamy sobie jakiś tam byle jaki serwer. Trwa uruchamianie. No to sobie poczekamy chwilę. Battlefield 3, tak zminimalizujmy to, żeby było widać. Program Battlefield 3 przestał działać. I szczegóły problemu. App crash, tak? Zamknij program. I co w takiej sytuacji robimy? Origin, prawy klawisz myszy, Battlefield 3, informacje o grze, chmura i odznaczamy. Włącz przechowywanie w chmurze dla wszystkich gier. Minimalizujemy sobie. Odpalamy sobie teraz grę. Mamy ten sam komunikat. Zamykamy. Dokumenty. I cały folder Battlefield 3. Usuwamy. Odpalamy. Battlefield 3. Jeszcze raz. I zobaczmy. Gra teraz powinna się nam bezproblemowo uruchomić. I w moim przypadku tak jest. Więc ja ją wyłączę. Tego nie będzie teraz widać, bo program nagrywa mi sam pulpit, chociaż może. Zobaczmy. Tak, może będziecie to widzieć. Ale okej. Ja tu sobie zamknę. I teraz robimy tak. Wchodzimy w Origin. Klikamy na Battlefield 3. Informacje o grze. Chmura. I włączamy przechowywanie dla wszystkich gier. Tu sobie zminimalizujemy. I odpalamy jeszcze raz grę. I mamy taki komunikat, brak synchronizacji plików, tak? Klikamy OK i używamy plików lokalnych. No i zaraz zobaczycie, że gra nam się uruchomi. Tak, gra nam się uruchamia, tak, mistrz broni, Fortasadonia. Czyli wszystko przebiegło pomyślnie. Tu sobie jeszcze raz zamknijmy. Zamknijmy sobie Battlefield 3. I otwórzmy dla pewności jeszcze raz. Zobaczmy. Battlefield 3. I działa. Czyli mogę osobiście potwierdzić, że ten sposób działa. Jeżeli Wam się tak w przyszłości stanie z Battlefieldem, no teraz komunikat wyskoczył, tak jak zamknąłem. Jeszcze raz otworzę. Jeżeli by Wam taki komunikat właśnie wyskoczył, użyjcie tego sposobu.
Na moim przykładzie on działa bez problemu. I wszystko jest jak powinno. Dobra, to wszystko w tym poradniku. Ja Wam dziękuję serdecznie. Jeżeli czegoś tutaj nie dopowiedziałem, jakieś sugestie, proszę pisać w komentarzu. Ja Wam dziękuję. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Do usłyszenia i na razie.